Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny, drugi w sumie, nie kolejny, tylko drugi w sumie odcinek z Horizon Zero Dawn Frozen Wilds, czyli rozpoczęliśmy naszą eksplorację pierwszego i jedynego DLC, które pokazało się tutaj gry. Dzikie ostępy, dzikie głusze, różnie można by było to przetłumaczyć. W każdym razie jest to kraina Albanuków, do której pokażę wam na mapie. Trafiamy zaraz na początku, po przejściu tutaj tym przejściem takim w górach. I to jest cała kraina nieodkryta dla nas. Prawdopodobnie spróbujemy dzisiaj tego żyrafa złapać, żeby się dowiedzieć troszkę więcej o tym terenie. No i pozbieramy questy poboczne. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, co tu jest ciekawego. Mamy już jakby pierwszą misję związaną tutaj z tym terenem. Musimy znaleźć Omonę. Najpierw musimy znaleźć jej współpracownika, czyli asystenta, czyli Naltuka. Tu jeszcze jest możliwość porozmawiania z szefem Promienia, zróbmy to. Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego... Trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. Nieznajoma. Chciałabyś ze mną porozmawiać? Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. Urea, no właśnie. Powinni słuchać inni. A już na pewno nie obcy. Ten demon, o którym mówisz. Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. A pójdę. To odmieniło maszyny. Są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. Jeśli w kresie są też inne waraki? Tak. Osada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Waraki to takie obozy. W miejscu, w którym było obozy, wyrosła niczym przepiśnik wiosną. Być może nawet przetrwa do kolejnej wojny skarcza. Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko? Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To chyba wszystko z mojej strony. Dobrze, przedkładam czyny nad słowa. No dobrze. Dobrze, Ararak nam nic konkretnego nie powiedział, tylko tyle, że jest niebezpiecznie, co już wiedzieliśmy wcześniej. Tu jest jakiś quest poboczny. Zabierzmy sobie to. O, tu jest jakiś sklep. Zobaczmy, co jest w sklepie jeszcze. Za chwilkę. Dobra, pogadajmy tutaj z tym panem. Zdajesz się smutna, nieznajoma. Mówiłaś coś o powodzi. Tak. Nagły potop. Bez deszczu i roztopów przedtem. Jestem Lawlaj, dobożka Woskotów. A raczej byłam, zanim skryły się pod wodą. Woskot. Dobożka Woskotów. Cóż to? Kotlina. Wydrążona przez przedwiecznych. Równocześnie komnata, zbiornik i instrument muzyczny. Moje życie, moje powołanie. Zagrałabym... Komnata, zbiornik i instrument muzyczny. Ciekawe. Ale ich rury są teraz pod wodą. Instrument muzyczny? Więc Łoskoty to zarówno miejsce, jak i instrument muzyczny? Tak. Rury, które wydają idealny ton pod zbiornikiem. Budowla, dzięki której przedwieczni wysyłali muzykę na cały świat. W czasie wojny mój ojciec grał na rurach, aby zagrzewać banuków. Teraz ja gram, ale bardzo rzadko staczamy bitwy. Gram, żeby nie zapomnieć o rodzinie. No i dla przyjemności. Ale jeśli wody nie opadną, nie będzie ani jednego, ani drugiego. No dobrze. Woda szybko się podniosła? Bardzo szybko. W ciągu doby rzeka wystąpiła z brzegów i zalała cały zbiornik. Nie rozumiem tego. Gdzieś się zrobił zawał. Ani jednej chmurki, a jednak poziom wody stał się wyższy niż kiedykolwiek. I taki pozostał.
powódź. Na pewno zwiedzimy to miejsce. Dziwna sprawa. Gdzie to jest? Sprawdzę przy okazji. Na północnym zachodzie. Rozejrzyj się. Na północnym zachodzie. Zupełnie nie wiem po co. Woda nie odpłynie, to pewne. Jak poprosić rzekę, by ustąpiła? Pogadamy z rzeką. Spoko, spoko. Nic się nie bój. Już nie takie rzeczy robiliśmy. Koniec muzyki. Tu mamy sklep. Tylko nie podejrzewam, żebym... Banucki łuk z potężnego strzału. Tylko nie podejrzewam, żebym miał lepszą... No, mają 3 miejsca na modyfikację, także w sumie niezłe te łuki są. Ciekawe. Ładne ubiory, ale my mamy najlepszy chyba możliwy ubiór. Także tu nas naprawdę bardzo mocno nie przekonuje to. No dobrze, idziemy szukać w takim wypadku. Rozumiem, że tutaj. Idziemy szukać tego Naltuka. Dzień dobry panom. Do widzenia panom. Poszukajmy. A tu jest jeszcze jakiś quest. To jeszcze to sobie weźmy. Przydałoby się jakieś zwierzątko do jeżdżenia. Mam opanować. Cudzoziemko, czekaj, czekaj. No, idę do ciebie, idę, spokojnie. Ta twoja broń, cudzoziemko, ta włócznia. Widzę w niej niebieskie światło. To? To akurat dzieło jednego z moich znajomych. A, szaman. Nie. Bardziej druciarz? Druciarz nie rozumie iskry w metalu. Pieśni, która w nim siedzi. Ale można to poprawić, modyfikować z pomocą przedwiecznych. Daleko na północy jest jaskinia. Jama w śniegu. W niej znajduje się gniazdo ptaków z metalu. Znajdź ptaka, co nie został rozebrany przez szamana. Szukaj w nim szyny, długości włóczni. Tyle mogę powiedzieć. Przynieś szynę z metalowego ptaka w jaskini. Dzień jak co dzień. Dobrze, przyniosę ci szynę. Nie ma problemu, mój przyjacielu. Przyniosę ci szynę. Na razie idziemy szukać Naltuka. I nie tylko. Stado włóczy się niedaleko od obozu. Tym razem trzyma... Stado włóczy się niedaleko od obozu, dobrze wiedzieć. Na pewno któraś się odłączy. Dobrze, wyczuwał w nocy. Nie wygląda na to, żeby do Naltuka było miało być jakoś specjalnie daleko. 300. 200 kroków, także. Nie ma tragedii. Przyspieszę. Dawaj mięsko. Koza to była. Skóra kozy, proszę bardzo. No dobrze, no tylko będą gdzieś tam na górze. Tu mamy jakiś save point. A co tu robią kardża? Czy rozumiem, że tu są wszyscy z różnych plemion? To przez wpływ oceranu. Co on sobie myśli? Puszczać derwala żywego? Według Burgrenda uczeń Urei poszedł na północ od rzeki. Aby niezbyt daleko. O, tam są maszyny jakieś. Już widzę. I ptaki tam latają? Będzie na pewno ciekawie. Poszukajmy Naltuka. Zbieram te kozy tak na wszelki wypadek, jakby były do czegoś potrzebne. Nie będę marnowała miejsca. Ktoś korzysta na 100. Tyle, że chyba mam już tyle przedmiotów, więc trzeba będzie coś wyrzucić. Żeby na wszelki wypadek mieć kość kozy.
zacząłem coś wyrzucać, a wygląda na to, że tylko zacząłem zbierać jakieś dodatkowe rzeczy. Surowce. Pozbądźmy się jakiegoś konkretniejszego badziewia. O, może tego. Jakieś klucze. Możemy to rozebrać? Możemy rozebrać na kasę. Dobra, teraz możemy wziąć kość kozy. No właśnie, możemy. Tak na przykład, gdyby była nam do czegoś potrzebna potem później. Zapewnie Naltuk wpatruje się tak w te wieże. Chyba wysyła jakiś impuls albo sygnał. Co to tam jest? Ciekawe. Może zdołam to zdominować. Wieża sterowana. Naprawia wrogo nastawione maszyny i zwiększa ich odporność na porażenie, także ogłusza maszyny zdominowane. No dobra. Dzień dobry, Naltuku. Naltuk? Kim jesteś? Jak mnie znalazłaś? Burgrend mówił, że cię tu znajdę. Uparty jest. Mówiłem temu Oseramowi już 1000 razy, że niczego nie chcę kupić. Nie jestem kupcem. Chcę tylko znaleźć Ureę. Nie dasz rady. Poszła tam, gdzie tylko szamani chodzą. Szuka porad głosu niebieskiego światła. To jest jej celem. To ja też pójdę gdzieś tam, gdzie tylko szamani. Próbować wytwory demona. Powstrzymać się, jeśli zdołam. Ale co ja mogę poradzić na te wieże? W ciągu kilku tygodni rozlały się po całym kraju. A, to już wiemy, jakiego mam przeciwnika. W nich pulsuje. Jednoczy maszyny. Nawet naprawia. Dziemy o demona. Tak powiedział, że demon zmienia maszyny. Popatrz. Niektóre mają fioletowe znaki. Należą do demona. Zabijemy. Niebezpieczne. Prawdę mówiąc, zabijemy. Coś takiego. Skażenie. Ale to nie był wasz demon. Naprawdę? No to wiesz więcej niż ja. A te wieże były częścią tego skażenia? Nie. To coś nowego. Jak mówiłem, dają moc maszynom demona. Trzeba. No dobra, to jest ciekawe. Dokąd poszła Ura? Ura. Jest mnóstwo pytań. Tylko kiedy nie dostaję odpowiedzi. Jest tylko jeden głos, którego słucha Ura, nie twój głos. Przykro mi. No dobra, zatrzymamy to. Czyli chcesz powstrzymać dzieło demona? Wiem, jak zacząć. Moim łukiem i włócznią. Cudzoziemko! Powiesz, jak ci na imię? Aloy. Dobrze. Jeśli przegrasz z maszyną demona, będę mógł opowiedzieć o twoich wysiłkach Urei. Wielkie dzięki za zaufanie. A jak skończę, powiesz mi, gdzie ona jest. No to mamy prostą sytuację. Idziemy tłuc maszynę. To od razu wiadomo. Te maszyny, które mają fioletowy ten. Przewrócił się. Najpierw tego dużego ptaszyska, bo on jest najniebezpieczniejszy tutaj. Dobra, zabity. Ucieknijmy trochę. Biją. Dobra, tu mamy jednego mniej. Następny mniej i jeszcze jeden. Trzeci. No dobra. Będę musiała coś zostawić. Wyczyściliśmy maszyny z tej strony.
zbierajmy tylko śmieci. Jakieś metalowe naczynia tu zbieramy. Okej, idziemy do maszyny w takim wypadku. Słoma jest przeładowana przez te impulsy zwierzę. Trochę nie podobał mi się fakt, że ta wieża... Ale można ją przejąć. No właśnie, przejęliśmy ją. Trochę nie podoba mi się fakt, że te wieże wyłączają moją osłonę. To mnie troszeczkę zaskoczyło w pierwszym momencie i dlatego mało co my tutaj nie zrobili mi mało kuku. Co ty jesteś za maszyna? Jakiś nadajnik, ewidentnie. Dobrze, wróćmy do Nautuka. Wyłączyłem twoją maszynę, Nautuku. Gadaj, gdzie Aurea jest. Wygląda, że mogę się zająć maszynami i wieżami. Demon później. Udało ci się jakoś przejąć jego moc. Może Urea powinna cię zobaczyć, a tak naprawdę to szuka nadziei. Po tym, co zobaczyłem, będziesz ją mogła jej dać. Wycofała się za tamte góry, za Soplice. Musisz wyruszyć ścieżką szamana. Za Soplice. Koniec ścieżki poznasz, kiedy dojdziesz do kaplicy. Wielkiej maszyny pokrytej niebieskierką. Po przejściu próby, szamani biorą kawałek w nagrodę. Jeśli dotrzesz aż tam, też sobie weź. Należy się. Okej. Niebieskierka? O niebieskierkach na końcu ścieżki szamanów. To kryształ, który rośnie na korpusach maszyn w najstarszym lodzie. My, Banukowie, wierzymy, że to niebieskie światło, które zamarzło, gdy je opuszczało. To, co powinno cię bardziej zainteresować, to jego cena. Że jesteś uczniem Urei. Gdy jej nie ma, służę mojemu wodzowi i Werakowi jako doradca, zwiadowca, mówca niebieskiego światła. Nie nudzisz się. Nie jestem pewien, czy potrafię być jak Urea, ale próbuję. Jestem jej to winien. Ona dała mi szansę. Chciałem być szamanem gdzieś na końcu świata. Ona jedna. No dobra. Jak przejść tą ścieżką szamanów? Ruszaj do Soplic. Musisz iść za znakami przez jaskinie w lodzie i wodospady, a potem w górę do świątyni. Ale uważaj. Ścieżka to także próba. Ostateczna próba dla młodych szamanów. I znajdę Ureę na jej końcu? Nie. Ona wchodzi wyżej. Gdzieś tam do wnętrza góry. Jak ją spotkasz, powiedz jej, że wierzę, że znowu usłyszy głos. No dobrze. Czyli mamy szamankę, która straciła wiarę. Pora ruszać. Mamy ścieżka szamanów, czyli jakiś bieg po zdrowie. Mamy tu gdzieś również właśnie. Mamy tu w pobliżu również niedaleko żyrafa, którego na pewno chcielibyśmy poznać, prawda? Około 100 metrów. Nie jest jakoś specjalnie daleko. Są tu ptaszyska. To nam się nie podoba. 100 metrów w tamtą stronę. Tam, gdzie, dokładnie tam, gdzie są ptaszyska. Żyraf? Co się musiało stać, że się przewrócił? A, ten żyraf jest tam, tam sobie stoi. No, leży, znaczy się. Zobaczcie, on tutaj leży. Przewrócony taki. Na jego szczycie siedzi ptaszysko? Czym się wydaje? Przewrócony, zamarznięty żyraf. I mamy maszyny, które mają te fioletowe znaczki.
demoniczny złomiarz. Demoniczny złomiarz i demoniczny złomiarz. Czyli nie będziemy mogli go... Nie będziemy mogli go za bardzo... zdominować. Dobra, zabijmy go. Nie? No to nie. Dobra, trzeba ich pozabijać, no. Robieni wszyscy? O, jest was tu więcej. Tam jest jeszcze czujka. Chyba o ile gorsze będą te zamrożone ptaszyska. Zejdziemy tu na dół później. Na razie to myślę, że trzeba spróbować wejść do góry na tego żyrafa, właśnie. Czyli tędy. Gdzie jesteś, ptaszysku? Tu się rozpadało jeszcze do tego wszystkiego. Strzelam do niego. Chodź, ptaszysku. Dobrze, to wszystko zrobione. Jakieś maszyny daleko, które są. Spróbujmy się dostać do tego żyrafa. Czyli wyżej jeszcze. Może Fokus mógłby coś odebrać? No właśnie. Powinnam przeskanować żyrafa i ocenić, jak poważne są szkody. System uśpiony. Krytyczny element został usłupiony. Zastąp by wznowić... Może uda mi się go włączyć. Okej. Okay. Dostać do tego, co ma w głowie. Dowiedzmy się. Matryca, stabilizator, siłownik. Czyli możemy odpalić tego żyrafa, tylko musimy znaleźć do niego dodatkowe części. Super. Które prawdopodobnie są gdzieś... No, może nie aż tak bardzo daleko. 88, 130 i 89 metrów. To tym się zajmiemy teraz, w tej kolejności. I tym się zajmiemy tak naprawdę w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Z ruin złomiarza żegna się Kocur i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję, trzymajcie się, hej hej.